Funkimedia.pl Witajcie w kolejnym podcaście Funkimedia.pl. Dziś odpowiemy na pytanie, czym jest Evergreen Content Marketing. Content marketing polega na promowaniu firmy, strony internetowej, wydarzenia itd. za pomocą treści, między innymi tekstowych. Zalicza się do nich różne artykuły, poradniki, historie, rankingi. Jedną z najważniejszych form treści tekstowych pod kątem SEO, ale nie tylko, jest Evergreen Content. Dzięki niemu dociera się do odbiorców przez długi czas. Czym jest Evergreen Content? Na czym polega i jakie są główne zalety? Już za chwilę wszystko będzie jasne. Evergreen Content. Co to jest? Dosłowne tłumaczenie Evergreen Contentu brzmi Zawartość wiecznie zielona. Przekładając to na język polski, powiedzielibyśmy treść wiecznie żywa. Analogia do wiecznie żywej rośliny wskazuje, iż teksty typu Evergreen są stale aktualne, co więcej, cieszą się nieustającą popularnością. W świetle takiego opisu należy położyć szczególny nacisk na drugą z wymienionych cech. Można sobie bowiem wyobrazić artykuł dotyczący zmiany koloru liści pewnego gatunku drzewa na przestrzeni pór roku. Niewątpliwie temat będzie aktualny przez dziesiątki, a może nawet setki lat, ponieważ ewolucja gatunkowa roślin przebiega wolno. Czy jednak taki rodzaj treści jest popularny i generujący ruch na stronie? Raczej nie. Artykuł będący zawsze na czasie musi dotyczyć zagadnień, których użytkownicy rzeczywiście poszukują. Evergreen Content jest zatem wiecznie na topie i generuje ruch na stronie pomimo upływu czasu. Liczy się zarówno jego tematyka, treść, jak i forma. Sztuka pisania tekstów wiecznie żywych stanowi złoto content marketingu. Zdecydowanie warto się jej nauczyć. Treść stale żywa, a artykuł sezonowy. Warto dobrze poznać Evergreen Content, czym jest, a czym nie jest, aby nie mylić go z innymi formami publikacji. Przykładowo podobną funkcję pełnią artykuły sezonowe. One również dotykają popularnych tematów i przyczyniają się do zwiększania ruchu na stronie, a jednak mają jedną cechę, która odróżnia je od evergreen contentu otóż treści te są, zgodnie z nazwą, sezonowe. Zyskują popularność i zwiększają ruch na stronie wyłącznie w konkretnych okresach, np. Na Boże Narodzenie, jak zawiesić lampki świąteczne na domu lub w wakacje, dokąd pojechać nad morze je również korzystnie uwzględnić w strategii marketingowej i publikować na blogu firmowym. Newsy a Content Evergreen. Kolejny rodzaj treści pod względem aktualności tematu stanowią newsy. Przyczyniają się do zwiększenia ruchu na stronie tuż po publikacji. Z czasem zainteresowanie użytkowników spada, aż zatrzymuje się na liczbie minimalnej bądź zerowej. Zdarza się, że tracą ważność nawet po kilku godzinach od opublikowania. Doskonałym przykładem są relacje z wydarzeń społecznych, kulturalnych. Newsy mogą dotyczyć dowolnego tematu, od ogólnoświatowego przez krajowy po temat zaścisłej branży. Ponieważ szybko się dezaktualizują, idealnie pasują do mediów społecznościowych, na których posty również są ulotne. Powodują burzę tu i teraz, by po chwili zgasnąć. Po co tworzyć Evergreen Content? Nie ulega wątpliwości, że warto tworzyć Evergreen Content. Doskonale oddziałuje na SEO, rozpoznawalność marki, wizerunek firmy, sprzedaż bądź inne cele konwersji. Dzięki niemu treści na blogu zyskują na długotrwałej wartości. Ruch na stronie. Ponadczasowe informacje z artykułów wiecznie zielonych utrzymują ruch w witrynie. Wciąż sprowadzają do ciebie nowych użytkowników, część z nich przekształcając w klientów. Dzięki właściwie zoptymalizowanej stronie możesz przy okazji nakłonić odbiorców do podjęcia dodatkowych akcji, na przykład zapisania się na newsletter. Dzięki temu ty pozyskasz nowe lidy, a oni propozycje wartościowych tematów prosto na skrzynkę e-mail. Ponadto szeroka grupa odbiorców pozwala lepiej analizować dane w Google Analytics i wprowadzać zmiany na stronie przez długi czas. Newsy szybko przemijają, więc przyczyniają się do zwiększenia ruchu w witrynie tylko przez chwilę. Evergreen Content ma dłuższą datę przydatności, liczoną nawet w latach. Warto poświęcić nieco więcej czasu na napisanie szczegółowego, rzetelnego i bardzo długiego artykułu, skoro tego rodzaju treści przyniosą Ci korzyści długofalowo. Słowa kluczowe: Pozycjonowanie. Chętnie czytane i dobrze oceniane przez użytkowników treści to walor dla SEO. Kiedy Google widzi, że odbiorcy stale czytają Twój tekst, a nawet wracają do niego mimo upływu czasu, podnosi jego pozycję w wyszukiwarce. Uznaję go bowiem za content wartościowy. Nie zapomnij zatem podczas pisania korzystać z właściwych fraz kluczowych, również tych z długiego ogona. Budowanie wizerunku marki. Dzięki temu, że na blogu pojawia się evergreen content, taki jak zbiory porad, specjalistyczne artykuły z branży, recenzje czy pytania i odpowiedzi, w oczach użytkowników serwisu jawisz się jako specjalista z danej dziedziny. Rośnie zaufanie do ciebie i twojej firmy. Ponadto, częste wyświetlanie Twoich tekstów w wynikach wyszukiwania naturalnie wpływa na szerzenie wiedzy o Marce. Dystrybucja treści. Wiesz już, czym jest Evergreen Content. Udaje Ci się nawet tworzyć Evergreen Content i przyciągać na stronę wciąż nowych czytelników. Czy to znaczy, że nie musisz robić niczego więcej? Bynajmniej. Nawet najbardziej uniwersalne tematy i najlepiej napisane teksty z czasem mogą się zagubić w wynikach wyszukiwania, jeśli nie wesprzesz ich dystrybucją. Przekonaj się, jak utrzymać je przy życiu jeszcze dłużej na przykład w mediach społecznościowych. Z mediów społecznościowych warto skorzystać więcej niż raz. Swój evergreen content udostępnij po raz pierwszy tuż po publikacji na blogu. Następnie przypomnij o nim po kilku miesiącach, a nawet latach. Sprawdź w Google Analytics, w których okresach tekst jest wyświetlany często, w których zaś rzadko. Przeprowadź eksperyment, przypomnij o nim odbiorcom w obu tych okresach. Porównaj reakcje. Ponadto koniecznie udostępnij artykuł w mediach społecznościowych, kiedy dokonasz aktualizacji, żeby czytelnicy mogli uzupełnić wiedzę. Na forach internetowych. Treści na forach tematycznych umieszczaj na podobnej zasadzie co w social media. Dobrze sprawdzą się też grupy na Facebooku. Warto zauważyć, że linki z forum mogą przy okazji przysłużyć się SEO. Na blogu. Jeżeli zaktualizowałeś stary artykuł, nie wahaj się udostępnić go ponownie. Nie zmieniaj daty ze starej na nową, tylko dodaj informacje o aktualizacji. Zaznacz, co zostało zmienione i dlaczego. W efekcie pozyskasz nowych odbiorców, a i starzy chętnie wrócą do znanego już tekstu, by poszerzyć wiedzę. W widżecie na stronie. Nowy, stary, Evergreen Content możesz umieścić w specjalnej sekcji na stronie. Jeżeli Twoja witryna internetowa ma wbudowany panel najważniejszych treści, świetnie. Jeśli nie, rozważ wzbogacenie szablonu o karuzele popularnych wpisów, bądź panel typu polecane treści. W Google Ads i innych kanałach reklamowych. Oczywiście, w przypadku wiecznie zielonych treści, możesz wykorzystać płatną promocję w Google Ads czy na Facebooku. Często płatny boost pozwala dotrzeć treściom do odbiorcy, który zostanie z Twoją stroną na dłużej i będzie na nią wracał. W newsletterze: Do stałych czytelników i klientów warto zwracać się za pośrednictwem poczty e-mail. Od czasu do czasu stwórz listę tematów, które cieszą się popularnością, a krążą wokół jednego zagadnienia. Wyślij ją odbiorcom, którzy wyrażą chęć. W przypadku klientów sklepu obuwniczego, może to być lista Twoich poradników wyboru butów na różne okazje. Z kolei firma hostingowa zyska, rozsyłając wiecznie żywe informacje z bloga na temat prowadzenia bądź pozycjonowania strony. Czym jest Evergreen Content? Teoria za nami. Teraz omówimy przykłady i pomysły na Evergreen Content. Czym jest w praktyce? Jakie treści do niego zaliczamy? Poradniki. Teksty zbierające porady dotyczące codzienności zdecydowanie należą do treści Evergreenowych. O ile zostały dobrze napisane, a także są w miarę potrzeby aktualizowane, czas nie odciśnie na nich śladu nawet przez długie lata. Case study Ludzie poszukują informacji, jak robić rzeczy skutecznie. Jeżeli informacje te zostaną poparte przykładami sukcesu, tekst staje się bardziej wiarygodny, przy okazji inspirujący. Stwórz case study na temat budzący zainteresowanie przez cały rok, a wygrasz stały ruch w witrynie. Listy top i nie tylko. Warto mieć na uwadze, że listy listom nierówne. Przykładowo, sprzedażowe listy Top 10 najlepszych telewizorów 4K mogą się zdezaktualizować znacznie szybciej niż listy innego typu ponadczasowe. Przykłady tych drugich to najlepsze filmy romantyczne stulecia, najciekawsze książki z danego gatunku, najważniejsze rzeczy do zabrania w podróż itd. Tak Rankingi. Ranking i listy są podobne, przy czym w tych pierwszych pozycje są ustawiane w kolejności od najlepszego do najgorszego. Z uwagi na podatność rankingów sprzedażowych na starzenie się i utratę ważności, warto regularnie je aktualizować. Pytania i odpowiedzi. Jako przedstawiciel ścisłej branży znasz odpowiedzi na pytania zadawane zarówno przez Twoich klientów, jak i użytkowników forów czy social media. Jeżeli wysyłają ci e-maile z zapytaniem, odpowiedz im bezpośrednio, ale przy okazji stwórz tekst z odpowiedziami na tego typu pytania. Słowniczki pojęć z branży. Jeżeli w Twojej branży wykorzystuje się trudne i niezrozumiałe dla laików słowa, wspomóż ich, publikując treści uchylające rąbka terminologicznej tajemnicy. Tłumaczenie pojęć przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy w obrębie strony, na przykład w opisach kategorii, zdarza ci się używać tych trudnych pojęć. Kiedy wytłumaczysz je odbiorcom, nie będą się czuli zagubieni. Storytelling. Storytelling, opowiadanie historii, jest na czasie od wielu lat. Teksty takie jak historia marki, doskonale sprawdzają się jako evergreen content, ponieważ dotyczą źródła, a ono się nie zmienia. Treści storytellingowe zyskują na znaczeniu zwłaszcza podczas szerzenia świadomości o marce i zyskiwania przez nią popularności. Twoi potencjalni klienci chcą Cię poznać, wpisują nazwę marki w Google i od znajdują na blogu piękną, wartościową, inspirującą opowieść, dzięki której mogą się z Tobą utożsamić. Inne pomysły na Evergreen Content. Jakimi innymi rodzajami tekstu zdobyć i utrzymać uwagę czytelników? Czym jeszcze jest Evergreen Content? Jak tworzyć wartościowe treści zgodnie z jego zasadami? Sięgaj po formy takie jak instrukcje, krok po kroku, porównania. Nie bój się treści wyrażających Twoje opinie, zwłaszcza na temat ci najbliższy, branżowy. Sięgnij po autorskie recenzje, są bardzo popularne. Dziś w internecie można znaleźć treść na niemal każdy temat. Niemniej rzadko zostaje opatrzona komentarzem i opinią autora. Zadbawszy o ten element, wyróżnisz się. Przykłady tekstów newsowych. Przykłady tekstów aktualnych tylko w danej chwili to aktualności ze świata czy kraju, typowe newsy. Nowinki z węższych kategorii, na przykład branżowe. Informacje dotyczące życia innych osób, chociażby gwiazd. Zestawienie prognoz na kolejny sezon rok. Relacje z wydarzeń sportowych, kulturalnych, społecznych. Opisy konferencji omawiających bieżące sprawy. Jak pisać artykuły wiecznie aktualne? Przede wszystkim należy zacząć od wyboru tematu. Jakie zagadnienie poruszyć, by stworzyć evergreen content? Czym się kierować? Odpowiedzi możesz szukać w narzędziach takich jak Google Trends czy Answer the Public. Dzięki temu przekonasz się, jakie tematy angażują czytelników dzisiaj. A także jakie zagadnienia i słowa kluczowe mają tendencje wzrostowe. Analizie poddaj także dane z Senuto bądź Semstorma, źródła wiedzy odnośnie słów kluczowych oraz Google Analytics i Google Search Console, realne wyniki przedstawiające, które treści ściągają na Twoją stronę najwięcej osób. Jakie są cechy tekstu stale aktualnego i żywego? Evergreen Content musi być wyczerpujący, kompleksowy, Szczegółowy, rzetelny, analityczny. Warto, by Evergreen Content miał dowody na prawdziwość postawionej tezy, dane, statystyki, wykresy i infografiki, atrakcyjną treść wizualną, obrazki, zdjęcia, animacje, filmy. Zwłaszcza w case study powinny znajdować się liczne dowody i materiały audiowizualne. Ponadto, kiedy piszesz Evergreen Content, musisz przewidywać potencjalne pytania czytelników. Nie czekaj, aż sami je zadadzą, odpowiedz na nie w tekście. Wykorzystaj doświadczenie i narzędzia typu Answer the Public. Zwracaj się do odbiorcy jego językiem, takim, który zrozumie. Zasady SEO na rzecz Evergreen Contentu. Aby do Twoich publikacji mogli docierać wciąż nowi odbiorcy, możesz zadbać o wspomnianą już dystrybucję, a także o pozycjonowanie. Przed przystąpieniem do pisania, wybierz słowa kluczowe związane z tematyką. Sięgnij do słów kluczowych z długiego ogona, by pokazywać się w wynikach wyszukiwarki, również tym odbiorcom, którzy wpiszą bardzo precyzyjne pytania. W strategii uwzględnij frazy zyskujące na popularności. Zadbaj o sformatowanie treści z myślą o czytelnikach oraz optymalizację SEO pod kątem robotów wyszukiwarek. Stosuj nagłówki, dziel treść na akapity, wytłuszczaj najważniejsze informacje. Urozmaicaj tekst poprzez numerowanie i punktowanie. Jeżeli wpis jest bardzo długi, zastosuj spis treści z kotwicami, które przeniosą odbiorcę do interesującego go zagadnienia. Przekonaj się, jak napisać chwytliwy tytuł artykułu oraz jak tworzyć wstęp, który wprost zmusi odbiorcę do kliknięcia linku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie funkymedia.pl. Możesz zarówno o tym poczytać, jak i posłuchać. Dobry nawyk aktualizacji Evergreen Contentu. Aby teksty były żywe przez długi czas, musisz wyrobić sobie nawyk regularnego sprawdzania zawartych w nich informacji. Kiedy zauważysz, że tematy są częściowo zdezaktualizowane, nie twórz nowych na te same słowa kluczowe. Po pierwsze, dobra pozycja starego tekstu w wyszukiwarce może sprawić, że nowy się nie pojawi, dojdzie do kanibalizacji treści z Twojej strony. Po drugie, znacznie sprytniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału i pozycji starej publikacji. Doskonałym sposobem na podtrzymanie życia evergreen contentu jest zatem dopisanie aktualnych informacji do starego wpisu. Przy dacie publikacji dodaj wzmiankę o aktualizacji. Koniecznie powiadom użytkowników o zmianach, na przykład w poście na Facebooku bądź newsletterze. W takiej sytuacji pozycjonowanie masz już z głowy. Skoro stary wpis cieszył się wysoką pozycją w wyszukiwarce, nowy tym bardziej ją utrzyma. Odbiorcy widzący aktualizacje spędzą na stronie więcej czasu, a algorytm to doceni. Które strony aktualizować? Jeśli nie wiesz, które strony uzupełnić w pierwszej kolejności, zajrzyj do Google'owych narzędzi Search Console i Analytics. Sprawdzisz w nich, które treści najbardziej angażują Twoją publikę. Zacznij wprowadzanie aktualnych informacji właśnie do nich. Za te mniej popularne zabierz się wtedy, kiedy znajdziesz wolny czas. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś bardziej przywiązany do tematów X i Y, ale to Z generuje większy ruch, musisz posłuchać statystyk. To na tekście Z zyska Twoja strona i firma, więc to on jest ważniejszy i on stanowi evergreen content. Funky Media w służbie Twojego content marketingu. Twoja strona może wzbogacić się o stale aktualny evergreen content. Za jego pomocą bez wielkiego wysiłku. Będziesz pozyskiwał klienta za klientem i to przez długi czas. Miesiące, lata. Wszystko zależy od tematów, których napisania się podejmiesz. Zamiast poświęcać czas na próby, możesz zamówić ponadczasowe teksty pisane przez specjalistów marketingu internetowego. Znajdziesz ich w Funky Media. U nas świeży, zielony i zawsze żywy evergreen content rośnie przez cały rok. Skorzystaj z usługi copywritingu i dopieść stronę wartościowymi treściami. Jeśli chcesz wiedzieć, na jakich innych działaniach skorzysta Twoja strona, przejrzyj blog funkymedia.pl. Publikujemy teksty związane z różnymi dziedzinami marketingu internetowego, od SEO przez SEO PR po kampanie reklamowe. Część zmian z pewnością uda Ci się wdrożyć samodzielnie, zresztą bardzo chętnie Ci pomożemy. I to wszystko w dzisiejszym podcaście FunkyMedia.pl. Już wkrótce kolejne odcinki, a w czasie oczekiwania możesz zajrzeć do treści już opublikowanych. Do usłyszenia!